Jezu, ten refren to jest piękny. Ja nie wiem, skąd ona takie pomysły bierze, ale mi się one tak podobają i to mi takie daje taką prawdziwość tego tekstu. Cześć, ja jestem Emilia, a Wy jesteście na kanale A Language Studio, na którym skupiamy się na analizach tekstów piosenek. I dzisiaj znowu skupimy się na mojej ulubienicy, czyli Taylor Swift, i kończymy już miłosne trio, czyli piosenki Cardigan, Betty i August. I dzisiaj właśnie skupiamy się na tej ostatniej piosence, czyli August. Cardigan i Betty ostatnio omawiałam, więc jeśli nie widzieliście tych analiz, to zapraszam najpierw w sumie na nie. Od Cardigan zaczniemy, bo tam od tej piosenki odkrywamy całą historię, ponieważ to trio Taylor Swift tak napisała trzy piosenki opowiadające jedną historię z trzech różnych perspektyw osób i trzech różnych perspektyw w czasie. Jezu, jakie to jest ciężkie do powiedzenia. I już poznaliśmy historię ze strony Betty, historię ze strony Jamesa i teraz August. August to jest historia ze strony, z perspektywy dziewczyny. Prawdopodobnie to Inez, ale nie możemy tego powiedzieć na 100%. Nigdy się nie dowiedzieliśmy imienia tej dziewczyny, z tego co ja wiem, więc jeśli macie jakieś inne informacje, to dajcie mi znać jak najbardziej w komentarzach. I na czym skupiamy się w tych analizach? Oczywiście jeśli chodzi o analizy Taylor Swift, to skupiamy się dużo na interpretacji tekstu, ale ogólnie te analizy mają na celu wytłumaczyć linijka po linijce, słowo po słowie, cały tekst piosenki i jeśli pojawiają się tam jakieś ciekawe zagadnienia gramatyczne bądź jakieś czasy, to tłumaczę, dlaczego akurat ten czas był użyty tutaj, w tym akurat, w tej linijce, w tej piosence. Jeśli się pojawiają jakieś idiomy, jakieś phrasal verbs, jakieś kolokacje, no to ja też zwracam na to uwagę, czyli uczymy się w sumie angielskiego poprzez teksty piosenek. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Więc zanim zaczniemy analizować August, ponieważ jak myślę, że jak każda piosenka Taylor Swift, ona będzie analizowana przez dłuższy czas, dłużej, bo one zawsze mi wychodzą dłuższe, tym bardziej, żeby połączyć to z tymi dwoma innymi piosenkami, to zanim zaczniemy, to ja bym chciała Was poprosić o łapki w górę i komentarze, jeśli oczywiście podobają Wam się moje analizy i jeśli chcecie ich więcej. Poproszę Was także o dawanie mi propozycji, jakich artystów, jakie konkretne piosenki chcielibyście usłyszeć, chcielibyście przeanalizować, albo chcielibyście, żebym ja przeanalizowała, dawajcie mi znać w komentarzach, ponieważ o ile Taylor Swift już nie musicie mnie prosić o piosenki z Folklore i z Evermore, bo każdą przejdę, przez każdą, tylko no po prostu potrzeba czasu, po kolei będziemy odkrywać kolejne piosenki. Chociaż jeśli dużo osób będzie pisało o konkretnej piosence Taylor Swift, no to na pewno ją wcześniej zrobię niż później, że na przykład normalnie bym planowała, ale na pewno zrobię wszystkie. O tyle, jeśli chodzi o innych artystów, nie mam pomysłów na piosenki czasem, więc zapraszam Was do komentowania. Także zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym publikuję troszeczkę z mojego życia prywatnego, a także czasem piszę do Was, pytam Was się, jakie piosenki chcecie, żebym przeanalizowała, więc serdecznie zapraszam tam, linki oczywiście w opisie. I żeby nie przedłużać dalej, skupmy się teraz na piosence August. Ta piosenka, z tego co pamiętam, jest bardzo łatwa. Nie ma tu takich bardzo wielu rzeczy, ale właśnie, mam nadzieję, że wszyscy z Was, którzy teraz to oglądają, zobaczyli też Cardigan i Betty, bo w piosence, szczególnie w Betty, tłumaczę, jak Taylor Swift stylem piosenki przekazuje trochę charakter tych osób. Ponieważ w Cardigan, pokrótce to powiem, ale więcej tłumaczę w Betty właśnie, w analizie na początku. W Cardigan mamy bardzo taką piosenkę liryczną, bardzo dużo musieliśmy interpretować, żeby zrozumieć w ogóle, o co chodzi. I pokazujemy tu starszej dziewczyny taki charakter osoby, która to śpiewa, która jakby w której głowie jesteśmy, z której perspektywy patrzymy na tą całą sytuację. Ona też już przerobiła sobie tą sytuację, to nie jest emocjonalne, ponieważ to jest z perspektywy czasu, patrzymy na przeszłość. O tyle w Betty mamy tam proste country, prostą piosenkę, po prostu tekst, prostą historię chciałam powiedzieć. Tak jak James to czuł, dużo emocji, w momencie jesteśmy wrzuceni w tą historię.
Nie mamy tam za dużo domysłów, wszystko jest podane jak na tacy. O tyle w Oges znowu wracamy trochę do tej liryczności, trochę do młodości, ale też troszkę do emocjonalności. Więc Oges jest ta, ten styl też tej piosenki jest podobny troszkę do Cardigan. I trochę mnie boli, że to, ten Oges, ta piosenka jest taka pod dywan zamiatana często, ponieważ Cardigan to był singiel, więc bardzo dużo osób to zna, ulubieniec, ma swoją, swoje video, więc jest najbardziej popularną piosenką. Betty, bardzo często słyszę właśnie opinię, że Betty to jest taka bardzo catchy, ta piosenka wpada w ucho, bardzo szybko ludzie to łapią. Prosta jest, nie trzeba się zastanawiać, co ten tekst oznacza, bo tam wszystko jest powiedziane, więc ona wpada w ucho. Fajna jest do słuchania i jest też ta piosenka jest też ulubienicą wielu. A August nie tak bardzo, aczkolwiek powiem Wam, że ten tekst, jak ja go pierwszy raz tak posłuchałam, wiedząc, że to jest trzeci, bo na początku jak ja słuchałam tej piosenki, nie była moim ulubionym i też nie wiedziałam, że ona się łączy z innymi, z tymi dwoma piosenkami, ale jak posłuchałam sobie tego tekstu, jak później go połączyłam i jak posłuchałam niektórych linijek, no to po prostu wymiata. No to jest w tym momencie jedna z moich ulubionych piosenek. I trochę tak żałuję, że ona nie jest tak doceniana, jak powinna być doceniana. Wiele takich piosenek z Folklore jest, albo z Evermore, które nie są doceniane, a po prostu powinny, bo są piękne. Więc August. August to jest miesiąc. Miesiąc sierpień. Zwróćcie uwagę na wymowę. To jest przez długie O. Zawsze jak mamy AU, to nie mówimy August. Nie. Tam będzie wymowa przez O. To nie może być, nie musi być takie bardzo długie to O, ale ono jest bardzo takie niskie i takie gardłowe trochę. O, August. August. I tu nie ma U, tylko tu jest też głoska szła, czyli jest EST, nie UST, AUGUST, nie? I też nie AUGUST, tylko jest August. August. I akcent jest oczywiście na O. August. August, miesiąc wakacyjny, sierpień, wakacje. Tyle mogę na razie powiedzieć. Znając Betty, wiemy, że to się zdarzyło w wakacje, więc to jest ta historia tego wydarzenia, które odkryjemy za chwilę. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Salt air to jest słone powietrze. And the rust on your door. Rust to rdza. Słone powietrze i rdza na Twoich drzwiach. I never needed anything more. Nigdy nie potrzebowałam. I znowu tutaj są dwa zaprzeczenia po polsku, ale jedno zaprzeczenie po angielsku, czyli I never needed. W czasie past simple mamy ed. Anything more. Niczego więcej. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Słysząc to, znowu to jest liryczne, tu nie będziemy mieć nic dosłownie powiedzianego tak jak w Betty. To tu mamy po prostu salt air, słone powietrze. Gdzie jest słone powietrze? Nad morzem. To jest jakiś wypad nad morze. Rust on your door, czyli jakaś cabin door, nie wiem jakie drzwi, może car door, może właśnie drzwi samochodu, gdzieś zardzewiały drzwi. Nigdy nie potrzebowałam niczego więcej oprócz tego słonego powietrza i tej rdzy na Twoich drzwiach. Whispers of are you sure? Never have I ever before. Whisper to jest po prostu szept, szepty. Of to znaczy czego? Jakie szepty? Are you sure? Czy jesteś pewna? I tu mamy w cudzysłowie jedno pytanie i w cudzysłowie odpowiedź. Czyli I have... Never have I ever been more... Sorry. Never have I ever before... To jest odpowiedź tego. Nigdy nie byłam bardziej pewna. Albo wręcz to before znaczy nigdy wcześniej. Dlaczego tu jest never have I, never have I ever? Have I to jest typowa inwersja, czyli typowa składnia pytania. Ponieważ, żeby dać nacisk, to się nazywa emphasis, że nigdy, przenigdy wręcz, nigdy, przenigdy nie byłam, tutaj jest to też przenigdy pokazane tym ever, używa się takiej struktury never have I ever. I to jest taka typowa struktura na... żeby pokazać, że nigdy, przenigdy tego nie byłam bardziej pewna. I te dwa zdania bardzo dają mi taki vibe nastoletniości. Whispers of are you sure? Czyli szepty, czy jesteś pewna?
czy jesteś pewien, nie wiemy, bo angielski jest takim językiem, że nie musimy tam dopasowywać do płci tego, co mówimy. Czy jesteś pewna? Never have I ever before. Nigdy nie byłam bardziej. I to może ona mówić, ta dziewczyna mówić do Jamesa, czy jesteś pewien? I on może odpowiadać, nigdy nie byłem bardziej, ale to może też znaczyć, że James do niej mówił, czy jesteś pewna, a ona mówi, nigdy nie byłam bardziej. Co to może znaczyć? No to pytanie, are you sure? Zapytane szeptem. No mi, nie wiem, to jest moja interpretacja, ale mi jasno to daje takie pytanie o pierwszy stosunek. Ale to może być pytanie o pierwszy stosunek, jakikolwiek stosunek seksualny z jakąś osobą. Czy jesteś pewien, chcesz tego zrobić? Chcesz to zrobić? Pytanie o pozwolenie, tak, ten consent, o które zawsze trzeba pytać, by the way. To może też być pytanie o stosunek akurat z tą osobą. To nie musi być ten pierwszy, jak pierwszy kiedykolwiek. Czy jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Ale to nie musi być pytanie o stosunek. Mi to daje taki vibe. Ogólnie, taki whispers of are you sure. Ale to może być też pewien, czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić, że chcesz zdradzić niekoniecznie już stosunek, ale to może być też mówione o pocałunku, spędzeniu tych wakacji nad morzem razem. Może to dużo znaczyć. Wydaje mi się, że to zdanie, to wszystko znaczy. Po prostu o zdradzie. Jesteś pewien, że w jakikolwiek sposób, ale chcesz to zdradzić, albo jesteś pewna, że chcesz ze mną coś zrobić, ze mną spędzić czas, ze mną być, ze mną się przespać. Ale tu już mamy, jakby wiedząc, że ta piosenka jest z perspektywy tej dziewczyny, z którą James zdradził Betty, to już wiemy, że tu chodzi o zdradę. Ale czy te whispers, czy te pytania są kierowane do Jamesa, czy do tej dziewczyny? We don't know. Ale mi to po prostu daje taki vibe. Od zawsze mi to dawało taki vibe właśnie tego are you sure, tych pierwszych razów. But I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment of time because it was never mine. Jezu, ten refren to jest piękny. Ja się w nim rozpływam zawsze, bo ja uwielbiam tę piosenkę. Ja uwielbiam i zaraz Wam powiem dlaczego. But I can see us lost in the memory. Czyli, ale ja widzę nas, I can see us, can see somebody, to widzieć, po prostu can plus czasowniki zmysłów, to będzie widzieć, słyszeć, nie móc widzieć, tylko widzieć, po prostu słyszeć. Lost, zgubionych, zagubionych, w pamięci. Czyli ona ich, ta dziewczyna śpiewa, ale ja nas widzę zagubionych w pamięci, czyli może w pamięci ona sobie replaying, cały czas powtarza, pokazuje te sceny z nim, które się tam działy, ten czas spędzony z Jamesem. But I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment of time. Slip away to jest wyślizgnąć się. Ja już Wam pomówiłam to, nie pamiętam w której piosence Taylor Swift, ale slip away to jak coś macie, łapiecie to i coś tak wyślizga. Ale już prawie macie swoje końce palców przy tym, ale to się jednak wyślizga. I to też daje nam takie poczucie, że ja to już prawie miałam, ale on się wyślizgnął. Miałam ten August, miałam ten sierpień i on się wyślizgnął, ja już go nie mam. August slipped away into, czyli on się wyślizgnął w moment w czasie, czyli on był po prostu chwilą, sekundą, w moment w czasie, into a moment in time, because it was never mine. Ponieważ to it, co? August, ponieważ ten sierpień, it was never mine. Nigdy nie był mój. Kocham tą linijkę. Co to znaczy? Że ona jakby ukradła komuś ten sierpień. Ten sierpień w taki sposób powinien być przeżyty przez kogoś innego i my wiemy przez kogo, przez Betty. Dlatego sierpień nigdy nie był jej. Nigdy tak naprawdę nie był jej, nie należał do niej. Ona to przeżyła, ale to nie była jej prawdziwa miłość tutaj. Tu chodzi o tą prawdziwą miłość. Ten sierpień nigdy nie był mój. Ja nie wiem, skąd Taylor Swift bierze takie porównania. Ja nie wiem, skąd ona takie pomysły bierze, ale mi się one tak podobają, że sierpień nie był mój. W ogóle, jak to brzmi, dziwnie to brzmi, ale w ciągu tej piosenki, jak się zamnożymy w całą tą historię, to ma sens i to jest po prostu fajne. August, it was never mine. And I can see us twisted in bedsheets. August sipped away like a bottle of wine, because you were never mine.
And I, ja widzę nas twisted, czyli zaplątanych, poplątanych w... Zaplątanych w bed sheets to są w pościel. Zaplątanych w pościeli może? Zaplątanych w pościeli, co znaczy? O tym to mówię. Teraz to może to whispers on your shoe bardziej daje znak, że to była łóżkowa sytuacja, bo podczas września, sierpnia oni byli zaplątani w pościeli. I też w piosence Betsy śpiewa James, już Wam mówię, no, już sobie tylko ją otworzę. Betty. James śpiewa pod koniec, odkrywając nam tą historię, pod koniec o tej zdradzie śpiewa tak. Those days turned into nights, slept next to her, but I dreamt of you all summer long. All summer long znaczy też August, tak samo. Dodatkowo slept next to her, czyli ja spałem koło niej, tutaj ta dziewczyna śpiewa i to nam daje to połączenie pomiędzy tymi piosenkami Twisted in bed sheets. Dosłownie to jest to samo, tylko w innych słowach slept next to her. Tylko, że ona sobie to wyobraża jeszcze raz, odtwarza to w pamięci, ale ona w sumie może wie, może zdaje sobie sprawę, że James nie myślał o niej, dlatego ona czuje, że ten August był ukradnięty, był skradziony. Że to nie było tak naprawdę moje nigdy. Bo to nie było prawdziwe, to nie była prawdziwa miłość. I tutaj jest August sipped away like a bottle of wine. Sip away to wysączyć coś, wysączyć. Czyli August jakby powiedziała się wysączył, uciekł znowu, ale w momencie, kiedy Taylor porównuje to, bo to jest porównanie z like, jak butelka wina, a bottle of wine, no to ona mówi nie slipped away, tylko sipped away. Wysączył się jak my sączymy butelkę wina, jak butelka wina się wysączyła sama. Czyli on uciekł. Cause you were never mine. Czyli nie tylko August was never hers, ale też you were never mine. I ta dziewczyna wie, ty nigdy nie byłeś mój. Myślę, że to też jest to porównanie do tego, że on spał koło niej, ale myślał o Betty. I ona to wie. You were never mine. You were never truly mine. August was stolen. August was never mine. Kocham ten refren. Po prostu to jest tak poetyckie, tak fajne, w takich ładnych słowach powiedziane, że pomimo tego, że ona to wiedziała, to ona dalej jakby dobrze myśli o tym sierpniu, bo to była... dla niej przygoda, ale to nie było jej prawdziwe życie. Jak wakacje są czasem, mamy przygody pewne w wakacje, ale jednak wracamy później do teraźniejszości, do realności i wiemy, że to była przygoda, to była coś jednorazowego, to było coś specjalnego, ale nie nasze prawdziwe życie. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Twoje plecy. Tutaj back jest zastosowany jako rzeczownik, czyli on będzie znaczył plecy. Poniżej, beneath, poniżej pod słońcem, czyli to your back beneath the sun. Znowu Taylor, typowa Taylor, powie kilka słów, ale ustawi nam tak scenę całą, że nie musi powiedzieć opalałeś się, tylko w innych słowach, ładniej, tak liryczniej powie, a my doskonale wiemy, co on robił. On się opalał. Wishing I could write my name on it. Wishing, czyli w tym momencie, bo ona jakby to sobie odtwarza w głowie ten August, czyli w tym momencie I am wishing, czyli marzę o tym, żeby mogła. Tutaj jest użyty subjunctive mood i dzisiaj na szybciutko tak bardzo powiem Wam, o co chodzi, aczkolwiek bardziej omawiałam subjunctive mood w piosence Batman i to była druga moja analiza na tym kanale, którą zrobiłam. Zapraszam Was tam serdecznie, bo ten film ma mniej wyświetleń niż inne, co mnie bardzo boli, ponieważ ja wiem dlaczego, bo ta piosenka nie jest sławna. Ona nie jest taka lubiana powszechnie, nie jest hitem, aczkolwiek ja nie bez przyczyny zrobiłam nie bez powodu zrobiłam tą analizę, ponieważ tam jest bardzo dużo gramatyki, bardzo dużo idiomów. Genialny jest ten tekst. Ogólnie jeśli chodzi o gramatykę, bardzo dużo się możecie dowiedzieć, więc zapraszam naprawdę serdecznie Was na tą analizę. I tam dobrze tłumaczę właśnie ten subjunctive mood. Drugi raz jak tłumaczyłam subjunctive mood, to było w piosence Jealousy, Jealousy Olivii Rodrigo. To jest bardzo krótka analiza.
bardzo krótka, analizy nie są krótkie, ale jest o wiele krótsza niż ta Taylor Swift, więc też tam Was zapraszam, jeśli chcecie się dowiedzieć. A pokrótce tutaj, subjunctive mood to jest po prostu tryb łączący. Tryb łączący używa się ze słówkiem wish albo if only. I tu chodzi o wyrażanie życzeń, wyrażanie marzeń, czyli chciałabym, żeby coś się stało, albo chcę, żeby coś się działo. I jeśli mówimy o teraźniejszości, no to użyjemy wtedy wish plus past simple. No dlatego to jest osobna gramatyka, bo niestety te czasy się cofają. Czyli jeśli mówimy o teraźniejszości, to używamy past simple czasu. Jeśli mówimy o przeszłości, to używamy wish i czasu cofamy ten czas, nie możemy już użyć past simple, no bo to jest zarezerwowane do teraźniejszości, no to używamy wtedy past perfect. Oczywiście simple, simple, continuous, continuous, obydwa mogą być w sumie użyte, ale tak dla ułatwienia. Jeśli mówimy o przyszłości, to też nie użyjemy czasu przyszłego po prostu, tylko użyjemy czasu przyszłego w przeszłości, czyli czasu przeszłego cofniętego, czyli po prostu użyjemy wish. Przepraszam, użyjemy would. Would. I would też można użyć do teraźniejszości, jeśli coś nas irytuje. Jeśli dana sytuacja nas irytuje, to można też użyć. Wish you wouldn't do it. Oh my god. No i tutaj Taylor używa wishing I could write my name on it. To znaczy, że używa tu czasu przeszłego. Could, past simple, czyli ona mówi, że teraz, w tym momencie, ja marzę, żebym to zrobiła w tym momencie. Żebym mogła napisać moje imię on it. On what? On your back. Tak? To mi daje taki vibe takiej sytuacji, że pisać imię albo palcem, jakoś się bawić. Wiecie, tak niektóre pary tak sobie leżą i tak się miziają, może tak moje imię. A tak napisać moje imię w ogóle na kimś, to też jest naznaczenie kogoś trochę. Ja wiem, że to nie jest permanentne, to nie jest tatuaż, ale to może też tak marzę, żebym mogła napisać moje imię na Tobie. Ale w sumie ja nie mogę, bo you are not mine. I ona wie, że Ty nie jesteś mój. Ja nie mogę sobie Ciebie naznaczyć mną. To mi taki vibe daje, aczkolwiek też mi to daje vibe taki słońcu. To jest trochę okrutne, ale napisanie jej imienia na przykład mleczkiem do opalania, czy tam kremem po opalaniu, nie po opalaniu, tylko do opalania i tak zostawić to takie imię. Tylko nie wiemy jakie jest to imię. Czy to jest Ines? Czy ktoś mi powie, czy to jest Ines, czy to jest ktoś inny? Ciekawa sytuacja, ale no, bardziej się skłaniam ku temu naznaczeniu kogoś, niekoniecznie tym mleczkiem, czy tym kremem do opalania, ale może, kto wie, czemu nie. Will you call when you're back at school? Czy zadzwonisz, will you? Czyli tu jest czas future simple. Do przypuszczeń. Pytanie się o przyszłość, niepewna przyszłość, przypuszczenie. Mam wrażenie, że tutaj ona się pyta, ta dziewczyna Jamesa. Czy zadzwonisz do mnie? Will you call when you're back at school? Kiedy ty jesteś z powrotem, będziesz z powrotem w szkole? I tutaj jest zdanie w conditionalu. Nie wiem, czy wiecie. Mamy tu when i when może zastępować też w niektórych przypadkach if. I mamy po jednej stronie will, a po drugiej stronie mamy your. I z racji tego, że ta piosenka będzie bardzo długa, conditionale też Betty tłumaczę, to nie będę drugi raz conditionali tłumaczyła, jak się je tworzy. Zapraszam Was do tamtych odcinków. Tą conditionale tłumaczę też właśnie w Better Man, w The Seven Seasons, w Dorothea, w All Too Well. Tam jest trochę jeden conditional, to jest Reported Speech w drugiej części, też zapraszam. I w wielu innych jeszcze piosenkach conditionale są. Cały czas. Więc zapraszam Was do tamtych. Tutaj mamy dużo do omówienia, więc lecimy dalej. Tu jest conditional numer jeden, dlatego że mamy po if. If, czyli naszym when, mamy bezpośrednio present simple, a z drugiej strony mamy future simple. Tutaj to napisałam. Mamy future simple. Oczywiście to present simple nie musi być na początku zdania. Jeśli when albo if w conditionalu jest w środku zdania, no to zawsze po tym będzie present simple, albo jakiś tam simple czas, jakiś inny, tylko nie future. A z drugiej strony będzie tego future. I pierwszy conditional
to jest conditional number. Numer i number, chciałam powiedzieć w tym samym czasie. Mówi nam o realnych. Conditional numer jeden mówi nam o realnych sytuacjach, realnych przypuszczeniach, realnych warunkach, które mogą się zdarzyć w teraźniejszości albo w przyszłości. Dlaczego tutaj Taylor użyła tego conditionala? No bo to jest pytanie. Zadzwonisz. Warunkiem jest, kiedy będziesz w szkole, kiedy wrócisz do szkoły, to czy do mnie zadzwonisz? To jest realne do spełnienia się. To nie jest taki conditional jak drugi, czyli gdybyś był w szkole, to byś zadzwonił, ale już jakby nie jesteś w szkole, już skończyłeś szkołę i nie ma szans, że do niej wrócisz. Nie, to jest realne. Jak wrócisz do szkoły po wakacjach, po tym jak się august skończy, sierpień się skończy, czy zadzwonisz do mnie? O, i tutaj mi się coś zrobiło na szarego, ale to jest jeszcze nowa piosenka, znaczy nowa linijka. I remember thinking I had you. Pamiętam, thinking to myślenie, że cię miałam. To jest chyba bezpośrednia odpowiedź do tej linijki, że wtedy, kiedy ona się go pytała, w sumie do tych dwóch linijek, czyli ona go miała, jakby myślała, że go ma, bo byli ze sobą, ona pisała jego... Ona chciała napisać swoje imię na jego plecach, czyli taka chciała być bardzo do niego właśnie przypisana, taka bliska jemu bardzo. I się zapytała go, albo w myślach się pytała, albo tak myślała, czy zadzwonisz, kiedy wrócisz do szkoły. I ona wtedy, ja pamiętam, jak myślałam, że cię mam. Czyli ona podczas tego sierpnia, ona myślała, że to jest coś poważnego. No bo wiadomo, no, romanse wakacyjne czasem czasem sprawiają wrażenie takich bardzo, bardzo poważnych. I troszkę z perspektywy czasu już chwilę później, to nie jest tak dużo później jak w Cardigan, mamy po prostu lata później patrzenie w przyszłość na tą samą sytuację. W Betty mamy w tym momencie, w momencie śpiewania piosenki, w momencie to się wszystko dzieje. A tutaj mam wrażenie, że to kilka miesięcy później, że ona pamięta, że ona go miała, ale prawda jest taka, że nie miała. No i tutaj jest znowu refren powtórzony, jest w idealnym miejscu ten refren powtórzony, ponieważ ona śpiewa pamiętam, że cię miałam, a teraz mówi pamiętam nas zagubionych w pamięci, a o sierpień się wyślizgnął, on nigdy nie był mój, on był skradziony i ty nie byłeś nigdy mój. Bardzo, bardzo fajny, idealnie ten refren tu wchodzi, po prostu ta zwrotka się z tym refrenem tak zazębia. Po prostu słuchajcie August, to jest taka genialna piosenka. Back when we were still changing for the better, wanting was enough, for me it was enough. Ojejku, lubię też ten tekst. Tu to back, czyli wtedy, kiedy, back when, daje nam ten vibe, że ona śpiewa to z perspektywy czasu. Tutaj jakby dosłownie potwierdza się ta myśl, którą ja Wam powiedziałam, że ona śpiewa to z perspektywy czasu. Wtedy, kiedy nadal zmienialiśmy się na lepsze. We were still changing for the better. Co to znaczy? Mi to daje znowu taką myśl o dorastaniu. Dorastać to zmienia się na lepsze. Cały czas dorastamy, mamy jakieś przeżycia, coś się dzieje w naszym życiu i dlatego też bazując na naszych doświadczeniach zmieniamy się, dorastamy. Niekoniecznie wszyscy na becę, na lepiej. No ale tutaj mam taki vibe właśnie dorastania. Wtedy, kiedy jeszcze dorastaliśmy. Czyli to znowu nam potwierdza to, że to była wakacyjna miłość, to była nastoletnia miłość, to było coś, co się zdarzyło w wieku nastoletnim. No to też school, kiedy ty będziesz, wrócisz do szkoły, to znaczy, że James był dalej w szkole. Czyli on nawet nie skończył jeszcze szkoły i nie szedł na studia, tylko to było gdzieś w high school. No i oczywiście w piosence Cardigan mamy tam całą piosenkę wokół młodości pokazaną. No i Betsy też jest tak trochę takich stwierdzeń, że widać, że to są nastolatkowie dalej. To jest ogólnie nastoletnia miłość, nastoletni trójkąt miłosny. Czyli wtedy, kiedy nadal zmienialiśmy się na lepsze, wanting was enough, chcenie było wystarczające. For me it was enough, dla mnie. Czyli jej wystarczyło to chcenie, bo mi to znowu, i później to będzie to potwierdzone, co ja mówię, daje mi to taki feeling tego życia
tymi emocjami życia, wyobrażeniami. I to zwykle przy nastoletniej miłości. Jak później dorastamy, mamy więcej jakby doświadczeń życiowych, doświadczeń z różnymi osobami. Dlatego też ja jestem zwolennikiem, żeby być, próbować związków z różnymi osobami, żeby znaleźć tą jedyną, bo po pierwszej osobie nie jesteśmy często świadomi, co może nas czekać dalej, czy ta osoba jest idealna dla nas, czy jednak ktoś inny jest lepszy. Ale wracając do tej piosenki. Jak byliśmy nastolatkami, może Wy jesteście, z tego co mi YouTube pokazuje, to macie powyżej 18 lat wszyscy, ale nie wiem. Jak jesteśmy nastolatkami, to czasem żyjemy tą nadzieją. Żyjemy tym chceniem, ale niekoniecznie my to spełnimy, niekoniecznie to się spełni, ale samo życie tą nadzieją daje nam takich siły, żeby żyć dalej. Siły, żeby takiej energii. I ona to śpiewa. Chcenie było tym, to, że ja Ciebie chciałam, to było wystarczające. Dla mnie to było wystarczające. Czyli ona jakby wiedziała, że ten August, ten sierpień nie był jej, ale ona żyła tą nadzieją. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ta linijka. O! W ogóle kolejna. To live for the hope of it all. Cancel plans just in case you call. I to, ja też, to są moje ulubione linijki, bo to mi daje taki vibe nastoletności, że to się w głowie nie mieści. To live, czyli życie. For the hope of it all. Całą tą nadzieją, bym to tak przetłumaczyła. Życie całą tą nadzieją, to co mówiłam, wanting, chcenie było wystarczające, dla mnie to było wystarczające. Życie, for it was enough, ja myślę, że to it się łączy z tym to live. It was enough to live for the hope of it all. Czyli wystarczające było życie tą nadzieją. Cancel plans just in case you call. Cancel to jest oczywiście skasować, czyli usunąć plany, jak to się mówi po polsku ładnie. Odwołać plany. In case to jest w razie gdyby. You would call. W razie gdybyś zadzwonił. No to tu mamy gdybyś, tryb przypuszczający, zadzwonił. I to jest, jejku, powiedzcie mi tak szczerze. Czy mieliście taką sytuację, że po prostu czekaliście na ten telefon, czekaliście na tą wiadomość i po prostu się modliliście nad tym telefonem, modliliście się nad tym, po prostu czekaliście, bo ta osoba nie dzwoniła, nie dawała znaku życia, albo mieliście w głowie, się Wam uroiło, że ta osoba, nie wiedzieliście, czy ta osoba chce być z Wami, czy nie chce być z Wami, ale żyliście tą nadzieją, że ona zadzwoni. Wiecie, im jesteśmy młodsi, tym bardziej to przeżywamy. Później mamy tych kilka osób, które się nie odezwały, które nie odpisały, które miały nas gdzieś i się przyzwyczajamy, że później mamy, tak się uczymy, że skoro ci, jeśli ty nie dzwonisz, to znaczy, że ci nie zależy, więc sorry, mi też nie będzie zależało. Ale do tego trzeba dorosnąć. Ale na początku, nastolatkowie, pierwsze razy, to bo na samym początku było powiedziane, Whispers of Are You Sure, czyli szepty, czy jesteś pewna, no mi daje to takich pierwszych razów, nawet jeśli to nie byłby ten pierwszy raz, to jednak to jest coś takiego pierwszego z akurat nim. Czy nie jesteś, ta dziewczyna pokazuje tym, że nie była wtedy jeszcze taka doświadczona, jeśli chodzi o związki i ona odwoływała plany, w razie gdyby on zadzwonił. Czyli ona wolała żyć tą nadzieją, że on zadzwoni, niż po prostu żyć własnym życiem. I to mi takie daje taką prawdziwość tego tekstu, bo ja nie wierzę, że może są takie osoby, ale ja miałam tak w życiu, że czekałam na tą wiadomość, żeby ktoś do mnie zadzwonił, żeby odpisał, żeby po prostu cały czas ten telefon przy sobie, cały czas zerkałam, cały czas, a może nie zwróciłam uwagi i wiecie. I to mi daje taką prawdziwość tego tekstu, taką prawdziwość tych emocji. I też pięknie to jest napisane, po prostu tak prawdziwie. No, dlatego kocham ten tekst tak bardzo, bo on jest taki prawdziwy, taki, każdy może się z nim utożsamić. To nie tylko on opowiada super historię, z perspektywy tej historii, odkrywa tą trzecią perspektywę tej dziewczyny, ale także to jest tekst,
którym możemy się utożsamić bardzo. Ja się przynajmniej mogę utożsamić i uwielbiam to za to. Ok, cancel plans in, just in case you'd call and say meet me behind the mall. You call and say, tak, że zadzwonisz i powiesz, to jest tryb rozkazujący, meet me, czyli spotkaj mnie za centrum handlowym albo za sklepem dużym, nie mówcie gallery, tylko centrum handlowe to mall, po amerykańsku szczególnie. Zadzwonisz i poprosisz mnie o spotkanie, powiesz, spotkaj mnie za centrum handlowym, no to znaczy, że ona już na to liczyła, czyli ona by od razu pobiegła do niego. So much for summer love and saying us, 'cause you were never mine to lose, you weren't mine to lose. So much for, to jest taka nieformalna fraza, która znaczy to tyle, jeśli chodzi o. To tyle, jeśli chodzi o summer love, no to miłość, wakacyjną miłość, and saying us, i mówienie my. 'Cause you were never mine to lose. O, z tym us też jest super champagne problem. Też tam jest takie nawiązanie do coś podobnego. Oczywiście nie do tej piosenki, ale coś podobnego. Także zapraszam na tą analizę, bo ona też jest fajna. 'Cause you weren't mine to lose. Czyli ponieważ ty, to jest też genialne. Jakby powtórzenie tej samej myśli w innych słowach. Ty nie byłeś mój do stracenia. Czyli ty nie byłeś mój, żebym ja cię mogła stracić. Ja cię nie straciłem, bo nigdy nie byłeś mój, więc ja cię nigdy nie mogłam stracić. O! Tak bym to powiedziała. Nigdy Cię nie mogłam stracić, bo nie byłeś mój. Jak ja bym Cię mogła stracić, skoro Ty nawet nie byłeś mój? Czyli ja Cię nie straciłam tak naprawdę. I znowu to jest takie pokazanie, że jest ta to ukradnięcie tej miłości, że ona nie była prawdziwa. Ona była taka trochę udawana, chwilowa. Taka slipped away. Skradziona. I ostatnie But do you remember? Ale czy pamiętasz? Remember when I pulled up and said get in the car? To jest idealny po prostu hint taki, że to jest trzecia perspektywa w tej linijce. Czy pamiętasz? Pamiętasz kiedy ja? When I? Kiedy ja? To jest jakby przedłużenie tego pytania. Pulled up and to samo słowo. Taylor mogła użyć innego słowa. Ale użyła tego samego dokładnie. Tak. Sprawdzałam tekst Betty i on też tam śpiewa. Just thinking of you when she pulled up like a figment of my worst intentions. Czyli on tu śpiewał, że ona się zatrzymała w aucie, zatrzymać auto. A ona tu śpiewa, ta dziewczyna, z którą Jameson zdradził Betty. Czy pamiętasz, kiedy ja zatrzymałam auto i powiedziałam and said, get in the car, wsiadaj do auta. A ona... A James śpiewa w Betty. Just thinking of you when she pulled up like a figment of my worst intention, just she said, James, get in, let's drive. A tutaj jest get in the car, prawie to samo po prostu. Wsiadaj do auta. Też tu mamy tryb rozkazujący, tak? Wsiadaj do auta. Get in the car. And then cancel my plans just in case you could call. I wtedy cancelled ogólnie to w Ameryce cancelled jest pisane przez jedno ly, w Wielkiej Brytanii przez dwa ly, L. I wtedy odwołałam swoje plany w razie gdybyś zadzwonił. Czyli ona już wtedy to robiła. Back when I was living for the hope of it all. Wtedy, kiedy żyłam nadzieją tego całego. Meet me behind the mall. Nadzieją, że on zadzwoni i powie, spotkaj mnie za sklepem, za galerią handlową. I zostajemy na takim for the hope of it all, tą nadzieją. I to jest taka ulotna piosenka, taka... No nie wiem, co powiedzieć. Po prostu wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam o tej piosence. Po prostu ją kocham. Naprawdę uważam, że ona powinna być bardziej doceniana, bo to, jak możemy się z nią... jak możemy się z tą piosenką utożsamić, jest niesamowite po prostu. Ja bym powiedziała, że to jest niesamowite.
widzę, że ta akurat piosenka najszybciej wyszła, więc cieszę się, że nie musieliśmy tu siedzieć długo. Znaczy, ja bardzo lubię te długie analizy, ale słyszałam głosy, że to jest za długie. Co uważam, że jeśli to jest dla Was za długie, no to po prostu robcie przerwy. Ja bardzo dużo oglądam długich filmów i po prostu z przerwami, kiedy mam czas, to oglądam. Aczkolwiek analizy, szczególnie Taylor Swift, nie da się zrobić krótszych, no bo naprawdę już dużo, dużo nie mówię. Nie wszystkim się skupiam, a jednak i tak. To też ciekawe, że Taylor Swift ma dłuższe te piosenki. Ona ma takie piosenki 3-4-minutowe, gdzie teraz jest trend robienia piosenek dwuminutowych, 2-2,5-minutowych, ponieważ wtedy jest szybciej naliczanie na te Spotify i iTunes i to wszystko. Dlatego na przykład w Lana Del Rey ostatnio albo w Olivia Rodrigo te analizy są krótsze, no bo te piosenki są krótsze, no ale jednak Taylor to Taylor, ona... Jej zależy na opowiedzeniu historii i ja się z tego cieszę. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta analiza, bo mi bardzo. Szkoda, że już kończymy z tym trio, bo uwielbiam te trzy piosenki i zanurzanie się w tej historii raz po raz, odkrywanie czegoś nowego. Mam nadzieję, że z tą analizą Wy też odkryliście nowe myśli o tych historiach i nauczyliście się troszkę angielskiego. Jeśli Wam się podobają te analizy, zapraszam do dania łapek w górę i komentarzy. Naprawdę mi to daje taki bardzo dużego kopa motywacyjnego, żeby dalej to tworzyć, bo jednak to jest bardzo, bardzo czasochłonne. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, gdzie, jak już mówiłam, i Was pytam o tytuły piosenek, jakie chcecie, żebym przeanalizowała, a także pokazuję troszkę swojego życia prywatnego. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie. Zapraszam Was także na mojego TikToka, gdzie prezentuję, pokazuję, dodaję w sumie filmiki, klipy takie krótkie z tych analiz, które tutaj dodaję na YouTubie. A także mam Spotify, na którym publikuję różne podcasty okołojęzykowe, ponieważ ja sama nie tylko jestem nauczycielką angielskiego, ale także jestem uczniem hiszpańskiego i mam dużo czasem do powiedzenia albo takich przemyśleń dużo związanych z nauczaniem i z uczeniem. I właśnie jak mam jakiś taką szczególną myśl, z którą się chcę podzielić, z Wami, z innymi osobami, no to wtedy nagrywam taki podcast. Także zapraszam Was tam serdecznie. Bardzo Wam dziękuję, że Wy byliście ze mną, że jesteście ze mną. Jest Was coraz więcej. Naprawdę mnie to cieszy, daje mi to motywację. Także dziękuję i co? I my się widzimy przy następnej analizie, która będzie, nie wiem czego jeszcze, ale zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Cześć. Thank you.